Witamy Państwa w naszym programie już czerwcowym. Czerwiec zatem filmowy, no właśnie, będzie bardziej refleksyjny, będzie bardziej wakacyjny. No tego może do końca nie wiemy, natomiast myślę, że w kinie Konesera pojawi się refleksja. Dariusz Romanowski, dzień dobry Panie Darku, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Bowiem cztery bardzo ciekawe tytuły nam się szykują. Wybierzmy może Panie Darku dwa z tych czterech, które byłyby na pewno inne i w warstwie takiej opowiadania o życiu, o filmie, o postaciach, a jednocześnie no, łączy te obrazy rzeczywiście coś takiego magicznego. Myślę, że fantastyczni aktorzy przede wszystkim. Tak, to ja może wybiorę dwa bardzo różne filmy. Pierwszy autorstwa meksykańskiego twórcy Michela Franco, który no, już od co najmniej 10 lat dał się poznać europejskim widzom z takiego bardzo celnego portretowania swojej ojczyzny, mieszkańców i przede wszystkim problemów, jakie ten kraj dotykają. Mam na myśli chociażby Nowy Porządek, film sprzed trzech bodajże lat, tak, to było tuż przed pandemią, gdy trafił na polskie ekrany i przeszedł tak mimochodem, a to bardzo wartościowe kino. Przy pomocy bardzo oszczędnych środków, podobnie w Nowym Porządku, jak i teraz w filmie Sundown, ten reżyser pokazuje wycinek współczesnego życia w Meksyku. Ale, co ciekawe, tym razem pokazuje to nie oczyma Meksykan, ale oczyma zamożnej europejskiej rodziny, która przyjeżdża do Acapulco na wypoczynek i na pierwszy rzut oka wydaje się, że bogata, zblazowana rodzina siedząca na plaży od rana do wieczora. Czyli ma być sielsko. Tak jest, wpatrują się w morze, znudzeni całkowicie tym, że tam są. Mamy wrażenie, że takie kurorty znają na co dzień, ale od samego początku filmu czujemy takie podskórne napięcie. A skąd się ono bierze? Bo w tle dzieje się to, co dotyka codziennego życia zwykłych Meksykanów, mianowicie przestępczość, mianowicie kradzieże. Nie chcę teraz za dużo mówić, ale muszę to powiedzieć. Sundown, ten tytuł jest bardzo symboliczny, metaforyczny, bo on oznacza nie tylko te zachody, piękne zachody słońca, jakie nasz bohater grany przez Tima Rotha, ogląda co wieczór siedząc na leżaku i popijając kolejnego drinka. Myślę, że to także symbol zmierzchu pewnej epoki. Epoki, gdy Acapulco było wielkim, znakomitym, słynnym kurortem nad oceanem spokojnym, nazywanym zresztą Perłą Pacyfiku. My znamy ten kurort z, nie wiem, z folderów turystycznych, czy chociażby z wielkiego, legendarnego przeboju włoskiej grupy Ricci e Poveri sprzed 40 lat. Okazuje się, że nic z tego nie zostało. Dzisiaj Acapulco, mimo że dalej posiada całą sieć luksusowych hoteli, jest siedliskiem zła, jest epicentrum terroryzmu, handlu narkotykami, przestępczości, zbrodni i to właśnie, te elementy przebijają się przez ten bardzo spokojny w narracji film. Cały czas czujemy, że coś się wydarzy. Nie mogę oczywiście powiedzieć, czy się wydarzy, a jeśli tak, to co, ale warto poświęcić zaledwie półtorej godziny, bo chyba tyle trwa ten film, aby poczuć ten niesamowity klimat, to napięcie, ale przede wszystkim delektować się wybitnym aktorstwem Tima Rotha. Panowie Michel Franco i Tim Roth już współpracowali ze sobą, to było 7, może 8 lat temu, przy okazji produkcji filmu Opiekun. Tim Roth zagrał opiekuna osób ciężko, śmiertelnie wręcz chorych, świetny, wielki kawał kina psychologicznego. Podobnie jest tym razem. Niech nas nie zmyli ten zwiastun, który sugeruje typowe slow cinema, kino powolne, w którym nic się nie dzieje. Oj nie, tam napięcie naprawdę wychodzi z pomiędzy wierszy dialogów, skąpych dialogów i z pomiędzy tego, co się na ekranie dzieje. Bardzo gorąco polecam. To jest inne kino niż to jego słynne, legendarne Pragnienie miłości, prawda? Właściwie Meksykanin tym filmem przebił się też do świadomości widzów, prawda? No i dostrzeżony, bo gdzieś te kaneńskie elementy nam też dopiero co przebrzmiewają, to też i przecież laureat Złotej Palmy, więc to też to też jest coś, na co warto zwrócić uwagę, zwłaszcza, że to jest jeszcze młody chłop, bo to 45-latek z tego chyba co pamiętam, więc dokładnie na pewno nie ma dużo do powiedzenia. To jest pierwsza z tych produkcji, a drugą z tych czterech, którą pan wybierze i niech łudzę się, że to będzie o
człowieku, który dla mnie w kinie zrobił coś wielkiego, jako że byłem miłośnikiem początków kina i pewnego filmu, który w mojej świadomości do dzisiaj pozostał. Dokładnie tak. 95 lat temu był współtwórcą wraz z wielkim Louisem Buñuelem filmu legendy. Co tu dużo mówić? Współtwórca filmowego surrealizmu, no bo jakżeż inaczej nazwać Psa andaluzyjskiego. Później panowie jeszcze rok później nakręcili Złoty Wiek, ale właśnie Pies andaluzyjski tak mocno zapadł w świadomości widzów, miłośników tego starego, dobrego kina, że trudno to kiedykolwiek będzie zdeprecjonować i odebrać jednemu z największych artystów XX wieku, do jakich na pewno zaliczyć trzeba Salvadora Dalego, bo o nim oczywiście teraz mówimy, ekscentryczny, kontrowersyjny, budzący z jednej strony fascynację, z drugiej strony czasami artystyczny popłoch. On tworzył w latach, gdy sztuka artystyczna raczej nie budziła wielkich kontrowersji, a on wkładał kij w szprychy, kij w mrowisko, prowokował, z tego był słynny. Natomiast film, na który chcę naszych widzów zaprosić, to nie jest typowe kino biograficzne, jakiego można by się spodziewać, oglądając zwiastun tego filmu. Było tak, już... bo tu czyś inne oczy patrzą na bohatera. Dokładnie tak. Po pierwsze, było już w historii kina kilkanaście co najmniej filmów dokumentalnych poświęconych tej postaci, natomiast sam Salvador Dali nie doczekał się takiego należnego mu filmu biograficznego. Pojawiał się oczywiście jako drugi albo trzecioplanowy bohater innych filmów. Dość wspomnieć o Północy w Paryżu, Woody'ego Allena, gdy wśród tej plejady znakomitych artystów pierwszej połowy XX wieku także postać Salvadora Dalego, grana świetnie przez Adriana Brody'ego, się pojawia. Natomiast tutaj patrzymy, tak jak pan powiedział, na tę postać oczyma młodego chłopaka. Młodego chłopaka, który jest asystentem w jednej z nowojorskich galerii, do której Dali w połowie lat 70. został zaproszony i towarzyszymy temu artyście przez zaledwie kilka miesięcy pobytu w Stanach Zjednoczonych i w przygotowaniach do tej wystawy. Patrzymy na tego artystę i jego twórczość właśnie oczyma młodego 22-23-letniego chłopaka, zafascynowanego tą postacią, i razem z nim odkrywamy kolejne głębie, kolejne pokłady talentu tego wielkiego artysty. Można było powiedzieć, to jest film, mówiąc językiem obrazu, nakładania poszczególnych warstw na ten obraz filmowy, to co Dali robił w swojej sztuce, prawda, nakładania na obraz. Tak, zwłaszcza, że każdy z nas już teraz pewnie ma przed oczyma niektóre z jego słynnych, żeby nie powiedzieć legendarnych, kultowych obrazów. Być może dowiemy się, jak one powstały. Nie chcę teraz zdradzać treści filmu. Natomiast tu co innego jest ważne. Nie sam proces twórczy, ale niesamowita osobowość tego twórcy. Na tle tej artystycznej śmietanki, bohemy Nowego Jorku. Ten niesamowity kontrast pomiędzy tymi dwoma światami. Surrealista z Europy i zblazowana bohema artystyczna Nowego Jorku. Połowy lat 70. To, co jest największą siłą tego filmu, to nie tyle scenariusz, co kolejna wielka kreacja aktorska Bena Kingsleya. Aktora obdarzonego nie tylko ogromnym talentem wziętym z teatrów szekspirowskich, ale przede wszystkim człowieka tak charyzmatycznego, że oglądając go na ekranie, nie możemy oderwać oczu, prawda? Wzroku. Polscy widzowie znają go na pewno z wielu ról. Pierwsza, która przychodzi mi do głowy, to na pewno rola Isaaca Sterna, czyli głównego księgowego w filmie Lista Schindlera Stevena Spielberga. Tą rolą, myślę, w świadomości zwłaszcza polskich widzów, bo wiadomo, film bardzo mocno osadzony w polskich wojennych realiach, zapisał się ten wybitny, wielki aktor, doceniony wieloma nagrodami, ale także tytułem szlacheckim, już od 20 lat może przed swoim nazwiskiem stawiać przedrostek Sir. Czyli Dali Land. Dali Land. O tym filmie teraz rozmawiamy i bardzo zachęcam do jego obejrzenia. A ja zachęcam Państwa do wysłuchania teraz pytania konkursowego, które Pan Darek dla Państwa przygotował. Do którego filmu będziemy się odnosić, Panie Darku? Może do drugiego. Skoro wspomniałem nazwisko wybitnego
aktora Bena Kingsleya. Proszę podać tytuł filmu, za rolę w którym ten wielki, naprawdę wielki aktor otrzymał swojego jedynego jak dotąd Oscara. Wystarczy sam tytuł filmu. No to myślę, że wystarczy błyskawiczna odpowiedź pod adres czasnaseans@czasnaopole.pl i jak zwykle dwie pierwsze osoby, które poprawnie podadzą odpowiedź, uzyskają nagrody ufundowane przez sieć kin Helios. Dariusz Romanowski zapraszał Państwa na połowę tego, co zobaczą Państwo w czerwcowym repertuarze kina Konesera, a będzie w czym wybierać. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.